I dzień dobry jeszcze raz, ale tylko dzień dobry, Ewelinko. Dzień Dzień dobry, dobry. Milenko. Dzień dobry, Ewelinko. Słuchamy Cię. Przedstawiam swoje Tak. punkty. Pierwsze. Wszystkie moje związki tendencyjnie kończę. Ja sama. Zawsze mi się wydawało, że miałam takie przekonanie, że to nie jest to, że muszę szukać dalej. Kolejny punkt, ekstremalne zmiany nastrojów. Od wybuchów złości, nawet agresji, popłacz, rozpacz, żal, w ogóle dużo płaczę i to w zasadzie są to nawet prozaiczne sytuacje, bez znaczenia. Po prostu. Czy takie ekstrema trwają od pewnego czasu, czy to jest od dziecka? Od pewnego czasu. Od pewnego czasu, ja może dojdę do tego trochę później, bo rozpisałam to sobie. Może będzie bardziej tak spójnie. Kolejny punkt. Dosłownie wszystko wypada mi z rąk. Po kilka razy, szaska, lata. I chciałam tutaj zaznaczyć, że jako dziecko, miałam może 2 latka, 3 latka, budziłam się w nocy z płaczem, ponieważ miałam wrażenie, że wszystko mi się powiększa. Głównie moje ciało. Tak jak rączki, twarz. Pamiętam, że rodzice nie byli w stanie mnie uspokoić. I do tej pory mam coś takiego jak fobię. Nie mogę patrzeć na bujające się przedmioty. Coś się buja, coś się waha, coś się huśta, wywołuje tu. Po prostu nie mogę na to patrzeć. Kolejny punkt to wybudzanie przez uczucie duszności, nawet bezdechy. Jest to teraz rzadziej, ale rzeczywiście się zdarza i wtedy siadam na baczność. Poza tym wybudza mnie potworny lęk. I też tutaj zaznaczę, że miałam takie sytuacje, to był rok 2007, 2008, może nawet 2009, kiedy podczas snu czułam, że nad ranem wybudzam się i nie mogę się ruszyć. Ogarnia mnie przeraźliwy strach i naraz słyszę, jak ktoś wchodzi mi do domu fizycznie. Czuję kroki, chrapliwy oddech i naraz czuję ręce na swoim barku, swoich biodrach, na biodrze i ktoś próbuje mnie docisnąć do łóżka, a ja siłą woli, kręcąc, nie wiem, głową, próbowałam się wybudzić. I to się zdarzyło 2 razy. Tego samego roku? Mniej więcej, to tak w odstępie roku, półtora, coś takiego. I dosłownie 2 tygodnie temu miałam taką sytuację, że też wybudził mnie potworny lęk, ale wtedy widziałam tylko tak jakby jakąś taką ciemną postać i czerwone oczy. To było 2 tygodnie temu, dosłownie. Okej, a tam w 2007 roku czułaś, ale nie widziałaś tej postaci. Dokładnie, okay. Dokładnie. Czułam tylko potworny lęk. Tak. I chciałam jeszcze zaznaczyć, nie wiem, czy to ma znaczenie, pewnie tak. Jako nastolatka wywoływałam raz duchy. I to utkwiło w twojej pamięci, bo? No, na co dzień, bo powiedzmy, było więcej osób oczywiście, był na stole talerzyk, tak się wywoływało i fizycznie też czułam, że ten talerz po prostu sobie lata po stole, tak, że jest ruchomy, że coś zawiaduje tym z zewnątrz. Poza tym, no, jako dziecko, prawda, nastolatka. A później blokada w werbalizacji. Z reguły nie mam problemów
z komunikacją, wręcz przeciwnie. Ale są takie momenty, że następuje tak jakby mutyzm, jest zahamowanie fizyczne, mowy, nie jestem w stanie nic powiedzieć. Coś mnie dławi i myśli uciekają, nie mogę się skupić. Kolejny punkt to słaby wzrok. I to pogorszył się w ciągu pół roku, jakieś 15 lat temu, ale pół roku i do dzisiaj tak jest. I kolejny punkt, przy urodzeniu duża wada zgryzu. Jest lepiej, ale cały czas czuję, że coś się dzieje, coś mi przeszkadza. Poza tym nie wspominałam o tym, powiem tylko, że miałam przez jakiś czas bardzo duże alergie, które umieszczały się głównie w okolicy twarzy. Z reguły tak mi się wydaje, że wszystko, co się działo, było w okolicy głowy, szyi najmocniej. I ostatni punkt, przymus uczenia. A i to wszystko. Aż. Dobrze, poczekaj, jeszcze tak sobie tylko, gdzieś miałam pytanie. Ale to może przyjdzie w trakcie sesji, dobrze, to nie. A wiem, o co mi chodziło. Jak powiedziałaś, że ci wypada wszystko z rąk, to chciałam się tylko dowiedzieć, czy przypadkiem byłaś u jakiegoś fizjoterapeuty czy ortopedy, czy sprawdził, czy nic nie uciska, wiesz, nerwu, wszystko okej. Dobra. To chciałam wyeliminować ewentualnie coś fizycznego. Nie, nie, to... Nie, absolutnie. Dobra. Nic z tych rzeczy. No dobrze, Aletko, to w takim razie teraz poprosimy Cię, żebyś się wygodnie ułożyła, tylko tak, żebym mogła Cię widzieć. Już się przygotowałam. Super. Ja poproszę Cię tylko jedną rzecz, bo właśnie Twoja głowa była na środku ekranu, bo moja nagrywarka obecnie boki. I jeszcze jakbyś mogła w swoją prawą, lewą stronę przesunąć komputer. Tak, żeby kamera była na środku. W sensie głowa twoja, na środku kamery. Musisz być jakby główka, musi być na środku twojego ekranu. Bo inaczej moja nagrywarka obetnie ci ją. I jeszcze. Jakbyś, popatrz na mój ruch. Nie przesuwaj całego, tylko zrób go, o tak. Nie w odwrotną stronę. O, dobrze. I na dół teraz. Super. I teraz Cię widzę idealnie. Dobrze. Masz genialne łóżko do tego, żeby wejść w hipnozę. Cieszę się. Więc wykorzystaj go. Pozwól swojemu ciału, żeby się zapadło w to łóżko całkowicie, tak jakby ciało chciało odpocząć i położyć się spać. Tak jakbyś mu na to pozwalała. Weź sobie parę głębokich oddechów i przepraszam, ja tylko ściszę troszkę, bo... Dobrze, dostosuj sobie. Czy teraz możesz coś powiedzieć? Teraz będę mówić już prawie cały czas. Może tak zostawię. Już? Tak. Jest to w porządku? Nie za głośno? Dobra. W takim razie weź sobie parę głębokich oddechów i razem z wydechami wypuść z siebie wszystkie napięcia mięśniowe. Poczuj, jak z każdym wydechem twoje mięśnie rozluźniają się i automatycznie z każdym wydechem twoje ciało zapada się głębiej w materacu i czujesz, jak robi się przyjemnie błogie, przyjemnie ciężkie i bardzo przyjemnie obłe. I tego właśnie chcemy, żeby ciało,
całkowicie się rozluźniło. A za ciałem idzie umysł. Tak jak z ciała wychodzą wszystkie napięcia, tak z umysłu wychodzą wszystkie myśli. I czujesz tę przyjemną pustkę w sobie. I teraz ja policzę od 10 do 1. I dźwięki tych cyfr będą cię relaksować jeszcze bardziej. 1 do 3. Kiedy powiem 3, znajdziesz się w jakimś wspomnieniu lub jakimś śnie. 1, 2, 3.
Powiedz mi, gdzie jesteś, co widzisz? Nic nie widzisz? Nie słyszę cię. Tam nic. Nie widzę. W takim razie powiedz mi, co czujesz? Gdzie jest ten niepokój? W splocie słonecznym. Dobrze, w takim razie przyłóż do splotu słonecznego swoje energetyczne ręce i powiedz mi, co tam jest, co tam odczuwasz. Jest ucisk. Włóż głębiej swoje energetyczne ręce do splotu i sprawdź namacalnie, co cię uciska. Wyczuj to pod palcami energetycznymi. Powiedz mi, co czujesz pod nimi. Jeszcze większy ucisk. Nie czujesz nic? Co cię uciska? Mam pustkę. Czujesz pustkę? Dobrze. Anetko, chcę, żebyś tak została. Z zamkniętymi oczkami, przy sobie, odczuwała siebie, bo to jest najważniejsze w naszej pracy, odczuwać siebie. A my zaczniemy pracę z Ewelinką. Jeśli zaczniesz coś wizualizować lub odczuwać, to przerwij nam. Okej. Okay. Ewelinko, jesteś połączona z Anetką? Myślę, że nie. Czułam podczas punktów takie ciążenie w podbrzuszu, tak jakby jakaś energia była w podbrzuszu i uciskała. Czułam dokładnie, że to jest coś właśnie od Anetki, że to nie jest moje. I później zaczął się pojawiać duch. Cały czas mi tu krążył. Wydaje mi się, że on też przyśnił mi się w nocy. Zobaczyłam go we śnie moim. I wtedy mój pies zaczął szczekać i ja otworzyłam oczy i rzeczywiście on był. Ja go wyprosiłam ze swojej przestrzeni. Tak jakby stał w drzwiach i przyglądał mi się. Ale Zrób Anetki to. Jakby nie widzę. Też teraz. Ducha wyproś. Duch na razie nie jest nam do niczego potrzebny. W tym momencie chcemy znaleźć Anetkę, więc połącz się z tym odczuciem, które miałaś podczas punktów, kiedy Anetka mówiła. I niech to odczucie zaprowadzi cię do niej, bo powiedziałaś, że to jest jej. I powiedz mi, czy ją widzisz? Widzę ją. Zbliż się do niej, spójrz jej w oczy, dotknij, jeśli masz potrzebę i potwierdź, czy to jest nasza Anetka. Tak, to jest Anetka. To teraz opowiedz mi, jak ją widzisz. Widzę wyraźnie, że ona ma... Jej ciało subtelne jest przykryte obręczami. To są takie obręcze. W różnej wielkości. One niektóre się nakładają na siebie. One dezorganizują jej postrzeganie. Te obręcze są z czego? Co najbardziej ci przypomina materiał, z których są zrobione? To są energetyczne obręcze, a kształt jest jakby... Więc są zrobione z energii, tak? Tak. Dotknij jednej z takich obręczy i powiedz mi, czy należą do naszej Anety.
Nie. Nie należą. Są na całej wysokości jej ciała, czy kumulują się w jakimś miejscu? Kumulują się. Kumulują się na oczach. One tak się nakładają. Tutaj w brzuchu czasami. I to, co ona czuła w brzuchu, to właśnie ta obręcz. A w środku, jak dotknęła, to było puste, bo to faktycznie jest puste. To jakby wyżera jakąś część emocji. I po prostu tam nic nie ma potem. Czyli obręcze są na wysokości oczu, na wysokości splotu słonecznego, jeszcze gdzieś? One mogą wędrować po jej ciele. Okay. Tworząc dysfunkcje jakieś właśnie, że ruch ręki ona nie czuje, co robi na przykład też. I one tak podróżują po całym ciele. Dobrze. My rozpoznałyśmy Anetkę. Ale żeby było uprzejmie, dobrze by było, gdyby ona też wiedziała, kto do niej przyszedł. Widzi nas, czuje nas, rozpoznaje? Tak, czuję, ale w tym samym momencie, kiedy zaczęła się koncentrować, ta obręcz, jedna z tych obręczy znalazła się na wysokości tutaj głowy. I znowu zrobiła pustkę tutaj. Nic nie szkodzi. Żadna pustka ani żadna obręcz jej nie przeszkodzi, ponieważ jakaś jej cząsteczka zawołała nas i poprosiła o tę pracę. I skoro już dotarłyśmy do jej przestrzeni, i skoro już wie, że tam jesteśmy, to nic jej nie przeszkodzi w dalszej pracy. Znajdź tę część jej, która nas zawołała. Jest w środku. Bardzo dobrze. Tej części nie przeszkadzają żadne obręcze. Nie przeszkadza jej nic. Chciałabym, żebyś połączyła się z tą częścią, nawiązała z nią kontakt telepatyczny i chciałabym z nią porozmawiać, dobrze? Tak. Na trzy. Raz, dwa i trzy. Cześć, Anetko. Cześć. Widzisz nas? Nie. A czujesz Ale wiem, nas? Że jesteś. Tak. O to właśnie chodzi. To jest twoje widzenie. Twoje widzenie, twój wzrok mentalny to to, że wiesz. I na tym będziemy się opierać. Powiedz nam, po co nas zawołałaś? Odzyskać ciało, co? Boję. Odzyskać, bo kto się przejął, co się przejęło? Tak. Kto lub co? Nie wiem. Coś, co krąży teraz w brzuchu. Krąży w brzuchu, krąży. Krąży. Krąży? Coś się rusza w twoim brzuchu? Krąży. Zatrzymaj to, już. Już. Zatrzymałaś? Tak. Żeby było mi łatwiej pracować, zgadzasz się, żebyśmy przeprowadziły tę sesję na tobie i dla ciebie? Tak. To daje mi pełnomocnictwo, więc następnym razem, kiedy powiem, że coś ma się zadziać, tak się stanie, bo będę używać twojej woli. Tak. Zatrzymało się? Tak, ale boję się jeszcze. Nic nie szkodzi, możesz się bać. Strach cię nie zabije. Zabija nas zazwyczaj to, że powstrzymujemy nasze emocje. Powiedz mi, co się zatrzymało w tobie? To jest jakaś energia dziwna. Energia? Ta energia ma świadomość? Nie wiem, ale żyje. Jeśli żyje, to znaczy, że ma świadomość, prawda? Dotknij tej energii. Dotknij i powiedz mi, co to jest. Boję się. Dobrze. To nie chcę, to się schowało we mnie i nie chcę się ujawnić. Dobrze. To zacznijmy od tego strachu. Gdzie jest ten strach? W żołądku. Gdzie jeszcze? I tu w sercu jeszcze mam. Dobrze. Skomunikuj się ze swoim strachem i powiedz mi, czego się boisz. Nie chcę odkryć to, co jest zakryte.
Nie chcesz odkryć? Tak. To znaczy, że nie chcesz wykonać tej pracy? To coś mnie hamuje. Co cię hamuje? Coś, co mówi mi, że mam być pokorna. O, coś do ciebie mówi, brawo. Zobaczmy, skąd pochodzi ten głos. Zawołaj ten głos. Gdzie on jest? Nie wiem, wszystko mnie przytłacza, to przychodzi z każdej strony. Powiedz mu, żeby przyszło sprzed ciebie. Już jest przed tobą. Kto do ciebie mówi? Kto do ciebie mówi? Kto do ciebie mówi? Mężczyzna. Mężczyzna? Tak. Jak wygląda? Jest po 50. Przebiera się czasami. Za? Teraz czasami ma kapelusz, garnitur. Aha. A czasami ma taką koszulę tylko. Zabawia się. Okej, okay. Zabawia się. Dzisiaj się nie będzie zabawiał. Stoi 4 metry przed tobą i nie może się zbliżyć nawet o krok. Milenko, jak on wylazł ze mnie, to ja teraz czuję inaczej moje narządy rodne i moje uda. On wyszedł z ciebie? To on się w tobie ruszał? To on do ciebie mówił? Chyba tak. I czuję bardziej tutaj nogi. Czuję i... Cisz. On już z ciebie wyszedł. Poczuj siebie. I jeśli zostawił w tobie jakąkolwiek resztkę swojej energii, to teraz ją wypchniesz. Na trzy. Nie zostaje z niego w tobie nic. Raz, 2, 3. Chyba wyszły pozostałości, bo czułam dreszcze takie. Bardzo dobrze. Brawo. Nawet twój własny strach cię nie powstrzyma. Nic cię nie powstrzyma. Przyszłaś po siebie. Wyszedł? Wyszedł, ale jest jakieś połączenie między nim a moimi biodrami, tak jakby on chciał wrócić. Ale nie tutaj, może. Ale ja mu już nie pozwalam. Brawo. Ale coś mam w biodrach. Zaraz sobie wszystko sprawdzimy. Wróćmy do tego twojego strachu. Wszystko po kolei. Gdzie odczuwasz jeszcze strach? Ten strach wibruje takie podłużnie w moich biodrach, po bokach. I co z tobą robi twój własny strach? To było tak, że to zaczęło wibrować. Ja zaczęłam wytwarzać strach i czułam, że on przez to może wrócić do mnie. I to wtedy zablokowałam. To teraz odetnij mu drogę powrotu. On wchodzi w ciebie poprzez strach? Tak. Chce twojego strachu? Tak. Po co mu ten strach? Spójrz mu w oczy i zapytaj, po co mu strach. Musi ci odpowiedzieć. Mówi, że to była przyczyna naszego istnienia. Mojego i jego. Twój strach? Tak. Powiedz mi, jak wyglądają jego oczy. Opisz mi je. Czasami są niebieskie źrenice, a naokoło jakieś takie czerwone, coś widzę też. A na oko czerwone. Czy to są oczy ludzkie? Te niebieskie źrenice, wydaje mi się, że tak. Ale to coś wokół oczu tak, nie wiem, tak faluje dziwnie. A teraz powiedz mi, ile DNA czujesz? To jest jeden byt? Jedna istota? Nie, tam jest 50% DNA człowieka. Zaczyna wychodzić z niego taki reptil. Brawo. Taki, ale on ma skrzydła. To dobrze. Chyba jest smok bardziej. Widzisz, co robi twoja świadomość.
Widzisz, jak dekomponuje to, co ci tobą manipulowało. Więc mamy do czynienia z człowiekiem i reptilem, z dwoma bytami. Tak. Teraz powiedz mi, ten człowiek jest wcielony? Ma ciało na ziemi? Nie. Nie. Więc jest duchem. Żył przeze mnie. Jasne. To sobie zobaczymy zaraz. Powiedz mi, czy znasz go? Wydaje mi się, że żyłam z nim dwa żywota temu. Żywoty. Kim dla ciebie był? Partnerem. Partnerem. Kochałaś go? To była bardziej fascynacja naukowa. Okej. Robiliście coś wspólnie? Tak, podziwiałam go. On pisał coś. Kim był? Jakąś strategię nauczania. A kim władzę. Byłaś ty? Jego asystentką. Okej. I co się stało? Zwariował chyba i wtedy ten smok przyleciał do niego. A może to przez tego smoka on zwariował? I co zrobił, kiedy zwariował? Zaczęłam zauważać, że jego badania, zapiski mają formę jakieś dziwne, w jakąś dziwną formę idą. Taką. Jakichś doświadczeń dziwnych, Czyli związanych ze śmiercią, okej. zabijaniem kogoś, skrzywdzeniem ludzi. Okej. I co wtedy czułaś? Kiedy zauważyłaś zmiany? Chciałam ukryć to przed światem. Zaczęłam z nim rozmawiać, dlaczego to robi. Mnie już nie słuchał. Chciałam ukrywać te zapiski jego. I? To nie pasowało do całości kompletnie. Nie mogłam tak z tego jakoś skleić w jedno pismo. Chciałam usuwać, on zobaczył, że ja usuwam to. Nie chciał, żebym usuwała. Mówił, że to jest kolejny etap w naszym rozwoju, w rozwoju tej strategii. Wściekał się bardzo na mnie. I co? I co się wydarzyło? Widzę go, jakby on rani mnie, jakimś nożem mnie rani, ale to tak jakby z jego głowy wychodził ten smok i rękę też miał, to jakby ręką ruszył. I co się dzieje z tobą, kiedy otrzymujesz cios tego noża? Wykrwawiam się. Umierasz? Tak jakbym w tej krwi była. Gdzie dotrzymałaś cios? W które miejsce? Tutaj. W ramię? Tak. Okej. I co się dzieje? A tu drugi cios dostałam. W drugie ramię? Ja się wykrwawiam, ale to tak jakbym odesz... Nie rozumiem tego. Ja jestem w mojej krwi. Chcę zostać tam. Umierasz? Chyba tak, ale tak jakbym była w tej przestrzeni cały czas, w tych bibliotekach, w naszym takim biurze. To dlaczego nie odchodzisz? Jestem jakby przywiązana już do niego. Zobacz, co cię wiąże. Miłość. Kochałaś go też jako mężczyznę? Tak, fascynował mnie. Był twoim partnerem? Podziw. On nie dawał się do siebie zbliżyć za bardzo.
Emocjonalnie? Ani emocjonalnie, ani fizycznie. Były dwa zbliżenia między nami, ale to mi wystarczyło. Który jest Było rok, kiedy umierasz? 1843. Okay. W jakim mieście umierasz? W Londynie. W Londynie. I jesteś do niego przywiązana, tak? Czuję, że muszę go pilnować, Zobacz ale dokładnie te już. więzi, to co nazywasz więzią. Zobacz je dokładnie, jak wyglądają. Tak jakbyś Nie wiem. mogła to zobaczyć energetycznie, co cię z nim wiąże. Myśmy jakiś pakt krwi przyjęli razem. Kiedy? Jak miałam 20 parę lat i tu przecięta zostałam przez niego i I do to czego miał klepka. służyć ten pakt krwi? Co przyrzekliście sobie? Chodziło o tajemnicę współpracy, żebym jego odkryć, jego badań, jego zapisków nie wynosiła. Ja wtedy poczułam, byłam zafascynowana nim i poczułam, że to jest dobre. Poczułam się zaopiekowana w ten sposób też przez niego, ponieważ wiedziałam, jak będzie moje życie, że z nim będę, że będę w tym Dlaczego miejscu. wybrał ciebie? Bo byłam bardzo dobrym takim edytorem, bardzo dobrym, bardzo skrupulatnie prowadziłam jego dokumentację, wszystko. Czy ktoś jeszcze z wami pracował, czy tylko wy we dwójkę? Było dwóch mężczyzn młodych, Oni ale też oni podpisali takie pakty krwi. nie. Dlaczego oni nie, a ty tak? Dlatego, że ja im dawałam pisma takie mniej znaczące do edycji, fragmenty, żeby nie mogli z tego Złożyć całości całości. skleić. Tak, dokładnie. Okej. Okay. Czego dotyczyły badania tego twojego profesora, czy tam naukowca? Kiedy zaczynałaś z nim pracować? Chodziło o zmianę struktury ziemi, energii. Tworzenie nowych wynalazków. A kiedy cię zabił, nad czym pracował? Nad tworzeniem energii z ciał ludzkich. Żywych? Ciało miało być generatorem podczas śmierci. I powiedziałeś, że kiedy cię zabił, to zostałaś tam. Zobacz, co się stało z twoim ciałem. Całkowicie się wykrwawia. Jest coś takiego zrobione przedciąg, tak, tętnicę. Dobrze, to dobrze znał się na anatomii, żeby całkowicie ciało się wykrwawiło. I tą krew do takiego tłoka wtłoczył. Moją krew. I co z nią zrobił? Badania wykonywał. Na twojej krwi? Tak. Ja dlatego zostałam w tej krwi tam. I zostałaś w tej krwi, w tym miejscu. Tak. I co dalej? Tłoczy i tłoczy i tłoczy to urządzenie. Zobacz z góry wszystko. Po co to tłoczy? Jakiś pierwiastek, jakąś życiodajną rzecz on chce uzyskać z tego. On później sobie to strzykuje i czuje się młody i silny. A co się dzieje z tobą, kiedy wstrzykuje sobie to twoją krew? Łączę się z nim. Na jakiej podstawie? Zobacz energetycznie, na jakiej podstawie się z nim łączysz? Jestem przerażona tym tłokiem, bo to ja jestem w tej krwi, a to urządzenie wielkie tłoczy i tłoczy. Jestem przerażona, chcę stamtąd wyjść. I co ci nie pozwala wyjść? Co ci nie pozwala wyjść? Przyrzeczenie? Obietnica. I co się dzieje? Nie chcę go opuścić.
Nie chcę go opuścić. I co się dalej dzieje? Później. On sobie to wstrzykuje i ja już jakby jestem w nim. Jestem Jesteś tą w jego nim. cząstką, która go koi i uspokaja. Chcesz powiedzieć, że zasiedlasz go jako duch? Tak to wygląda, ale jestem dobrym duchem. Jak się zmienia Nie jego życie? krzywdzę go. Jest spokojniejszy. Tego nie wiemy. Jak się zmienia jego życie, kiedy go zasiedlasz? Wygląda na to, że ma rozdwojenie myśli. Mhm. Już nie chcę pracować nad tymi projektami. Chyba już czuję jakby o... On się czuje jakby zwariował całkowicie. Jakby całkowicie Jednocześnie zwariował. Okay. w brzuchu czuję spokój. Mhm. Powiedz mi, jak umiera. Widzę go na łóżku. Obojętnego bardzo, w takiej apatii. Jego ciało fizyczne umiera? To wygląda tak, jakby on został, jakby. Nie wiem. Jakby co? Mógłby żyć, ale jakby sam zadecydował, że chce umrzeć. Więc jego Nie ciało rozumiem fizyczne tego. umiera? Tak, on po prostu wychodzi z ciała. A co się dzieje z tobą, kiedy on wychodzi ze swojego ciała? Muszę wyjść razem z nim, chociaż nie chcę. Więc wychodzisz? Tak. Jesteście razem czy osobno? Stoimy przed tym smokiem, obok smoka. Osobno? Jedno obok drugiego? Tak. Ale Więc jakby połączeni. rozdzieliliście się. Co was łączy? Zobacz. Jakieś takie dziwne kable mamy, nieregularne Dziwne między kable. sobą. O to mi właśnie chodzi. Powiedz mi, skąd te kable z ciebie wychodzą? Jeden idzie z serca do jego serca, drugi na uko z mojego serca do jego organów, z moich organów do jego ramion. Jesteśmy uwiązani ze sobą. I jesteście przed tym smokiem? Tak, jesteśmy obok smoka. Smok się śmieje. A my jesteśmy jak pacjentki jego. I co się dzieje z wami? Stoimy przed jakąś decyzją. Jaką decyzją? Jaką decyzję będziecie podejmować? Że ten stan zamrożenia, w którym teraz stoimy, możemy uruchomić poprzez odrodzenie się na Ziemi. I kto się będzie odradzał? Na zmianę raz ja, raz on. Ile razem wcieleń mieliście? Trzy. Wcielenie Anety to jest trzecie wcielenie? Wasze wspólne? Tak. I tym razem to ty się wcieliłaś? Tak. Na jakich warunkach? Karmię go swoją energią seksualną z tej rury. Daję mu siłę. Poczekaj, po co duchowi energia seksualna? Bo to zaburza jego identyfikację. On nie wie, kim jest do końca. Dlaczego jest to tak zrobione, że masz zaburzać jego tożsamość? Żeby czuł, że jest w obłędzie. I wtedy smok karmi się tą energią. Okej. Dobrze, co jeszcze jest z ciebie wyciągane? Niesforny ból. Ruch energii tworzy w moim ciele. Tworzy taką niesforność. Wszystko jest takie trudne dla mnie. Jaki ruch energii, powiedz mi? Tych kabli, one się ruszają często. Te kable są połączone tylko z tym duchem? Czy też z tym smokiem? Ze smokiem. Smok je przemieszcza. To znaczy, że jesteś bezpośrednio połączona ze smokiem, prawda?
Tak wydaje mi się, że my tworzymy taki trójkąt, wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. Rozumiem, kiedy dałaś przyzwolenie temu człowiekowi, a kiedy dałaś przyzwolenie temu gadowi? Podczas śmierci nie chciałam opuszczać mojego partnera. I co wtedy powiedziałaś, zrobiłaś, że dałaś przyzwolenie? Powiedziałam mu, że będę z nimi współpracować. Na czym polega twoja współpraca? Ciągłym tłoczeniu energii ode mnie do partnera, później do smoka z powrotem, Ciągle tłoczenie, jest tłoczone. Tłoczenie. Energia seksualna, jaka jeszcze? Co jeszcze jest z ciebie tłoczone? Nazwij to. Zagubienie. Co Serca, jeszcze? zagubienia serca. Co jeszcze? Gonitwa myśli. Co jeszcze? To nie jest gonitwa myśli. To jest tak, że ja coś wymyślę, a oni mi wyciągają to, tworzą pustkę w głowie i ta pustka jest dla nich zabawna. Tak. Takie zagubienie też. Jak się zachowuje twoje ciało fizyczne, kiedy wyciągają ci tę energię, tych myśli, tej kreacji? Szukam punktu zaczepienia w świecie fizycznym. Muszę coś znaleźć, co zidentyfikuje mnie, co sprawi, że poczuję się żywa, że żyję. I co znajdujesz? Co takiego ma sprawić, że czujesz, że poczujesz się żywa? Czasami idę na spacer, muszę poczuć stopy. Czasami biorę coś do rąk, chcę czuć, chcę dotykać, chcę żyć. Dlaczego z twoich rąk wypadają wszystkie przedmioty? Bo nie mam siły, nie mam tej energii, nie mam życia, ale muszę. Muszę dotykać, muszę czuć, żeby odzyskać to czucie. To wprawia moje ciało w taki chaotyczny ruch czasami. Co jeszcze ci wyciągają? Zobacz, co jeszcze z ciebie pompują. Tutaj takie napięcie silne. W czole? Co tam powoduje napięcie? Zobacz. Wzmożona koncentracja. To, że ja wiem, że potrafię, że żyję, że jestem. Że muszę się skoncentrować. A to jest ból, taki tworzy tu ból na ciele. I taka niemoc. Co tam dokładnie jest? Co tworzy ten ból? Zobacz. Taka pamięć tamtych wydarzeń. Pamięć tamtych wydarzeń. A co dokładnie pamiętasz? Co że nie dokładnie przypilnowałam stworzy? Go. Był Że nie... wielkim człowiekiem, wielkim naukowcem. Trzeba było go A przypilnować. Jaka była twoja rola? Jaką miałaś fuchę? Tak naprawdę opiekowałam się nim. Pytam, za co ci płacił? Jaka była twoja rola w tej pracy? Zgromadzenie informacji, edytowanie ich. Dokładnie robiłaś to? Tak. Byłaś w tym najlepsza? Tak. Więc zrobiłaś swoją pracę. Tak. Zrobiłam. Taka była twoja rola. Za to otrzymywałaś wynagrodzenie. Taka była umowa o pracę. Skąd pomysł, że masz go pilnować? Bo jak kogoś kochasz, to czujesz się odpowiedzialna i chcesz otoczyć opieką i bezpieczeństwem tą osobę. I zobacz, co ta opieka dała. Upilnowałaś go? Nie. Naukowiec taki niesforny. Nie. Wiesz dlaczego nie? Dlatego, że każdy ma swoją wolę. A miłość polega na akceptacji. Kocham cię takiego, taką jaka jesteś, jaki jesteś. Nie na tym, żeby człowieka zmieniać, pilnować.
teraz już wiesz, że nie upilnowałabyś go, bo on miał własną wolę, własny rozum. Tak, ale szkoda mi go. A siebie? Też mi szkoda bardzo, on mnie skrzywdził. On cię zabił. A teraz zobacz na swoje życie z nim. Na swoje życie Anety i powiedz mi, co jego obecność w tobie powoduje w twoim życiu. Przyszłaś z nim na świat? Tak. To zobacz od dziecka. Zobacz całe swoje życie do dzisiaj. I powiedz mi, jak wygląda twoje życie Anety z tym duchem. I z tym reptilem przy okazji. Czułam, jak przez tą rurę wchodzi coś. Tak jakby on wchodził tutaj. Przez on, czyli kto? Ramię. Ten mężczyzna. Czułam, że nie identyfikuję siebie jako dziecko, tylko że coś wielkiego we mnie włazi po prostu. Co jest innym biegunem, co nie jest kompatybilne z moim żeńskim ciałem. Jak wpłynął na twoje życie? Zupełnie jakby wchodził w ciało dziecka z jakimiś myślami dziwnymi, z tymi wszystkimi wspomnieniami. Przerażające to było. Wchodził, wychodził, czyli wchodził, przerażenie? Wychodził. Było przerażenie w dzieciństwie? Tak. A kiedy wychodził, to dokąd szedł? Obok mnie był cały czas. Obok ciebie. Tylko przez te rury, przez te kable właził. A teraz spójrz na całe swoje życie, na swoje dorosłe życie i powiedz mi, jak dzisiaj wpływa na ciebie, wpływał aż do tego momentu. Bardzo często siedział w moich barkach, tak z tyłu, tak jakby siedział mi na barkach. I co to powodowało w twoim życiu? Wtedy on wpływał na moje myśli. Wpływał bardzo depresyjnie na mnie. Czułam ciężar na barkach moich. Czasami nawet czułam, że mi siedzi na całym kręgosłupie nawet. Tak jakbym go miała na barana cały czas nosiła. Okej, okay, to wiemy, jak wpływał duch. A jak wpływał reptil, reptiloid? On karmił się energią tej niekompatybilności między nami. Tym, że było mi niewygodnie. Tym, że czułam ciężar na swoich plecach. Karmił się taką gonitwą myśli i obserwował. Obserwował, jak wykonuję pracę na sobie, jak staram się zaadaptować jego niekompatybilne części z moją częścią. Tak jakbym chciała scalić te dwie części, bo myślałam, że to jestem ja. Jasne. A teraz już wiesz, że nie jesteś, prawda? Tak, i przez ten proces chęci scalania pozwalałam mu być cały czas w sobie, co mnie jeszcze bardziej obciążało. Moja głowa, w moim głowie czułam, że jestem taka dziwnie stara, jakbym miała ponad 100 lat. Okej. Więc jeszcze w dodatku cię postarzał. Tak. To jak się czujesz teraz? Kiedy to wszystko wiesz i kiedy oni są już na zewnątrz ciebie? Jak się teraz czujesz? Dziwnie. Dziwnie pusta. Ale cały czas połączona z nimi. I ta pustka nam się w tym momencie bardzo podoba. Nie masz pojęcia, ile rzeczy na bazie pustki możesz wytworzyć. Dobrze, zostaw mnie z Ewelinką. Ewelinko, rozłącz się. Rozłącz się. Chciałabym, żebyś sobie wróciła teraz do swojej przestrzeni na chwilę i zregenerowała się. Dobrze? Anetko, powiedz mi, czy coś czułaś, widziałaś? Widzieć nie widziałam. Ale czułam. Czułam, jak moje ciało kręci się w pewnym momencie. No i
takie dwa momenty, kiedy po prostu płakałam. I co cię wzruszyło? Powiedz mi tylko, jak się teraz czujesz. Spokojniejsza. Super. Okej. Dobrze. Pozwalaj wszystkim emocjom, wszystkim odczuciom przepływać przez twoje ciało. Czy to jest strach, czy to jest cokolwiek innego. Niech wszystko sobie swobodnie płynie. Twoje emocje ci krzywdy nie zrobią. One tylko szukają ujścia. Dobrze. Ewelinko, gotowa do pracy dalszej? Tak. Dobra. Chciałabym, żebyśmy teraz zrobiły małą dygresję. Chcę, żebyśmy wróciły do twojego domu, do momentu, kiedy śpisz, do momentu, w którym pojawia się duch w twojej przestrzeni. Widzisz go? Tak. Kto to jest? To jest hologram puszczony przez smoka tamtego mężczyznę. Jak cię znalazł? Tak jakbym została połączona zaproszeniem do sesji. Zobacz, jak smok cię znalazł. Przez myśli Anetki. I co zrobił? To tak jakby przez... Tak jakby miały zostać zebrane informacje z mojej przestrzeni. Oni się chcieli przygotować do tej sesji w jakiś sposób. I przez pojawienie się mieli zebrać jakieś informacje. Zebrali coś? Nie. Nie, bo ja go od razu zauważyłam w śnie. Mój pies go zauważył, zaczął szczekać. I od razu jak go zobaczyłam, od razu go wyprosiłam. Okej, dobrze. A teraz powiedz mi, czy to samo chcieli zrobić ze mną? Tak. I co zrobili? Widzę coś dziwnego, jakby zbierali informacje z sesji, które były publikowane. Bo ty jesteś połączona z sesjami publikowanymi. Coś takiego. I co pozbierali? Tylko tyle, że jest umiejętność usuwania ingerencji z pola energetycznego i że będą mogli razem funkcjonować. Jest taka informacja, że ten mężczyzna z tym smokiem będą mogli dalej razem funkcjonować. Coś takiego. Chciałabym, ponieważ my mamy moc manipulowania czasem podczas naszych sesji. I teraz, kiedy mamy te informacje, możemy się przygotować na ich wizytę. Kiedy połączą się z informacjami, z sesjami, mają dostać informację, że nie ma nic potężniejszego od woli Anety. Nie ma nic potężniejszego. Ta informacja przebudza tego mężczyznę. A teraz, kiedy przygotuj siebie, kiedy przyjdą do ciebie, dostaną informacje, nie ma nic potężniejszego ode mnie w mojej przestrzeni. I nie mają dostępu do niczego. Wracamy do teraźniejszości, do naszej Anetki. Już. Powiedz mi, jak widzisz teraz tę sytuację? Jak ją widzisz? Teraz, kiedy wykonała kawałek pracy, kiedy przypomniała sobie, co zaszło i dlaczego jest przy niej ten mężczyzna i ten reptiloid. Anetka jest pusta, ale zaczyna wibrować i tak delikatnie świecić. Taką delikatnością. Okej.
Mężczyzna wydaje się być młodszy teraz. Okej. Czy Aneta jest gotowa rozłączyć się z nim? Tak. Nie ma żadnego poczucia winy? Żadnego poczucia obowiązku? Nie, nie ma. Jest gotowa, żeby zerwać wszystkie pakty, obietnice i tak dalej? Tak. Super, ale zanim to zrobi, chciałabym, żeby odpowiedziała swojemu ciału fizycznemu, które poprosiło o tę sesję, na parę pytań. Dlaczego wszystkie związki Anety kończą się tak samo? Ona je zrywa. Bo czuję się jednocześnie mężczyzną i kobietą w środku. To przez to połączenie? Tak. Przez połączenie i jakąś taką przysięgą była związana z tym mężczyzną. I to właśnie anulujemy zaraz. Dlaczego powstają w niej tak ekstremalne zmiany nastroju? Od lęków po rozpacz. Niektóre generuję sama, ale to wszystko jest tak, było tak dziwnie zaprogramowane, żeby ten mężczyzna zaburzał jej stany, tak naprawdę. To on taki lekko był w obłędzie takim i miał takie stany i wysyłał jej swoje myśli i swoje stany. Nie, tak Aneta naprawdę. Przekaże mu wszystkie informacje. Z tego, co pozbierała podczas tej sesji. Jeśli jest gotowy na swoją wolność, na swoją autonomię, to dokona tego. Jeśli nie, to nie. On tak jakby zrzuca coś z siebie, jakieś wspomnienia, jakieś schematy dziwne. Bardzo dobrze. Niech robi swoją pracę, ale my się skupiamy na Anetce. Już widziałyśmy to, ale fakt, że wszystko wypada jej z rąk. To ten mężczyzna, jak w niej siedział, też się bawił tym. Ale to też była ta chęć taka, jakby receptory palców nie czuły. Nie było czucia, jakby układ nerwowy był zaburzony. Jego obecnością, czy czymś innym? Tak, jego obecnością. I jego obecnością, jego już w niej tak. Nie ma. Jako dziecko Anetka budziła się z przerażeniem, bo miała odczucie, że jej ciało się powiększa. To on próbował wejść w nią. Okay. W jej małe ciałko. Ma też taką fobię, że nie może patrzeć na takie bujające się rzeczy. To te kable, które krążą jakby. Okej. Okay. Przesuwają się niejako. Kable już nie działają. Chyba, że tego chce, bo to zawsze zależy od jej woli. Nie chce. W takim razie nie działają. Jest wybudzana przez lęk i bezdechy. To on ją atakował, tak mi się pojawia. On czy reptiloid? Kto? Ten mężczyzna. Ten mężczyzna, dlaczego ją cały atakował? Czas, bo on cały czas był w jakimś obłędzie i cały czas jakby powtarzał ten schemat tego morderstwa na niej. Okej. W 2007 roku, ale też 2 tygodnie temu, poczuła, że ktoś wszedł, dostała przede wszystkim paraliżu nocnego i poczuła, że ktoś wszedł do jej domu i zaczął ją przyduszać, przyciskać, ale wtedy nie mogła zobaczyć kto, a 2 tygodnie temu widziała czarną postać z czerwonymi oczami. Widziała smoka. Po co przyszedł? To wygląda tak, że ona jest przyduszana, żeby bardzo się bała, żeby przestała szukać na zewnątrz pomocy.
Za każdym razem, kiedy zaczyna pracę nad sobą, wewnętrzną, i wtedy w 2007 roku też coś takiego było, i jeszcze mocniej jest atakowana była. Tak. Tyle, że ta pomoc, nawet jeśli przychodzi czasami z zewnątrz, to dlatego, że wewnątrz chce sobie pomóc. I dlatego nikt nie jest w stanie jej powstrzymać. A poza tym mają informację, że nie ma nic potężniejszego od jej woli. Chce sobie pomóc? Tak. To sobie pomaga. Właśnie to robi. Chce być skuteczna w pomocy dla siebie? Tak, bo jak sobie pomożesz, ona mówi, to wtedy będziesz mogła dopiero pomagać innym. Coś takiego to mówi. Jest skuteczna. Jeśli chce być skuteczna, to jest skuteczna. Powiedziałam 4 metry i ani kroku do przodu. Ruszyli się? Nie. Jest skuteczna. Ktoś do niej wrócił, ktoś z niej coś wyciągnął w międzyczasie? Nie. Jest skuteczna. Tak. I za chwilę, kiedy się odłączy całkowicie, drogi do niej powrotnej już nie będzie. Bo będą w zupełnie innych wymiarach. Już to wie? Czuje siłę swojej woli? Tak. Bardzo dobrze. Więc pracujemy dalej. Jako nastolatka wywoływała duchy i to wspomnienie w niej zostało. Czy to miało w jakiś sposób na nią wpływ? Czy to zdarzenie było ważne? Miała wtedy poczucie, że rzeczywiście coś przesuwa talerzyk. Do tego zdarzenia doszło przede wszystkim dlatego, że ona chciała wygonić ducha z siebie poniekąd. Jasne. Nie szukała został pomocy. Wywołany żaden duch. On po prostu cały czas był jakby w tej przestrzeni. Dlatego tak odczuwała, że są jakieś siły, które uczestniczą w tym? Poniekąd nabrała przekonania o świecie, o istnieniu świata astralnego. Okay. To był pierwszy impuls, pierwszy krok jakby do identyfikacji swoich problemów. Dobrze. To, że czasami się dławi, że czasami nie potrafi zwerbalizować tego, co chce powiedzieć, ma przyczynę ezoteryczną? Znowu się pojawiły te obręcze takie, które krążą w niej. Do kogo należą te obręcze? Do smoka. I do czego służą? To są implanty, które wyciągają energię i stwarzają, w środku jest pustka, po prostu zostaje. Czas się ich pozbyć. Powiedz Anetce, żeby je z siebie ściągnęła. Absolutnie wszystkie. Nic nie będzie blokowało jej ekspresji. Chyba, że ona sama. Czuję się lżejsza. To było silne połączenie z tym smokiem właśnie przez te obręcze. Okej. Obręcze jak obrączki. Jak zaślubinę. Koniec. Chce być w związku? Trzeba wrócić na rynek matrymonialny. Trzeba się rozwieść. Najpierw. Zniszczyła te obręcze? Albo założyła smokowi, co tam chciała? Tak, chętnie zakłada smokowi. Bardzo dobrze. To są jego zabawki. Niech sobie je nosi. Dlaczego jej alergie lub w ogóle różne doznania, symptomy dotyczą głównie twarzy i okolic głowy? Bo najwięcej tych obręczy krążyło tutaj właśnie od szyi do głowy. Już ich nie ma. Sama je zdjęła. Słaby wzrok od 15 lat? To samo. Zaburzanie zmysłów. Okej. Urodziła się z wadą zgryzu.
ale do dzisiaj coś jej przeszkadza. To żelastwo, które cały czas te obręcze się pojawiają, które tutaj jakby wędrowały. Nie ma już obręczy. Nie ma już obręczy. Jej szczęka, jej zgryz może się rozluźnić. Dlaczego Anetka ma przymus uczenia się? Znowu te obręcze, bo wyciągając energię jej życiową, kreacji nawet, tworzona była pustka. I to jest coś takiego, jakby miała cały czas pustkę w głowie, więc chciałaby ją zapełnić, tak? Takie ćwiczenie też. Dokładnie. Kreatywność zaraz wróci. Wszystko zaraz wróci. Ale tylko powiedz mi, jak się czujesz? Lekko. Lekko. Bardzo dobrze. Super. Pracujemy dalej. Teraz, kiedy pozbyła się tych obręczy, jest coś jeszcze, co powinna wyciągnąć ze swojego ciała, co do niej nie należy? Te kable? Tak, kable są połączone tutaj, ramię, serce i brzuch. Może to zrobić sama, ale może też im rozkazać, któremukolwiek chce, żeby to z niej wyciągnęli. Niemniej na trzy wszystko, co do niej nie należy, ma zostać z niej wyciągnięte. Gotowa? Tak. Na trzy wszystkie przedmioty, programy, wszystko, co jest obce, musi z niej wyjść. Raz, dwa, trzy. Jak się czuję? Bardzo dobrze. I ogólnie chyba smog się zmniejszył. I całe to żelastwo zostało rzucone na niego i go przykryło. To jest jego. Jak złomowisko. Bo to jest jego przykryty w złomowisku. Tak teraz. Super. Jak się czuje Anetka, kiedy już wszystkiego się pozbyła, wszystkiego co obce? Bardzo dobrze się czuję i najbardziej podoba jej się lekkość w jej głowie. Cudownie. Taka swoboda, ruchomość też, taka mobilność. I niech ta lekkość rozprowadzi na cały swój byt. Na całe swoje ciało. Jest już lekka. I ta lekkość pozwala jej wykryć, czy są w niej jeszcze jakieś emocje, jakieś częstotliwości niskie, które by ją blokowały, coś, co się w niej zastało. Nie ma już nic? Nie. Nie ma już strachu przed nimi? Nie, nie ma. Nie ma poczucia winy, obowiązkowości, jakiejś obietnicy? Nie, nie ma. Bo wolność jest silniejsza. Bo wolność jest jej naturą. Dlatego wszystko poznikało. Samoczynnie. Wraca świadomość siebie. Swojej potęgi, swojej mocy, kreatywności, wolności i autonomii. Taka istota nie może być związana, a już na pewno nie uwięziona. Ani mentalnie żadnymi przysięgami, ani energetycznie żadnymi obręczami, ani emocjonalnie. Bo ona jest wolnością. Sama w sobie. Czy jest coś jeszcze, co powinna anulować? Jakieś pakty? Nie, nie widzę nic. Czuję się, ona się czuje wolna w swoim sercu. Dlatego wszystko anulowała automatycznie. Przywracając sobie
swoje parametry. To jest właśnie nabranie świadomości siebie. O to właśnie chodzi. Brawo. Nic ją już nie łączy z tym mężczyzną? Nie. Nie, bo ona nie chce tego. Oczywiście i dlatego nic ją nie łączy. Jeśli on jest gotowy, może sobie otworzyć swój portal i odejść. Jeśli zrobił taką samą pracę jak ona i uświadomił sobie swoją potęgę i wolność, może odejść. Jeśli nie, to nie. To nie jego czas. W sensie odejść samodzielnie, odłączyć się od smoka, bo z nią już nie jest połączony. On bardzo uważnie się przyglądał, słuchał ciebie. Jest spokojny, dużo młodszy i otwiera portal i wychodzi. Siebie niech słucha. I niech odejdzie. Nie ma już drogi powrotnej do Anety, bo Aneta jest całkowicie od niego wolna. Całkowicie. Odszedł? Tak. Co ze smokiem? Jest malutki i przygnieciony żelastwem. Jak... Koniec z tym podpięciem? Koniec z tym pasożytnictwem? Myślę, że tak, bo Anetka się rozświetla w ogóle. I z takim nastawieniem, z całą tą świetlistością, radością, mocą, anuluje wszelkie pakty podpięcia, wszelkie kontrakty, wszelkie pasożytowanie, wszelkie operacje na całej linii czasowej. I ten byt przestaje dla niej istnieć. Już. Swoim światłem, podmuchem jakby zmiotła to żelastwo. Brawo. Teraz czas zająć się najważniejszą dla niej osobą, sobą. Niech otworzy sobie portal. Cudowny portal. Portal regeneracji. Portal, w którym odczuje swoją moc. Moc kreacji. Moc swojej woli. Kiedy tam wejdzie, z automatu się zregeneruje. Wróci do swoich parametrów. Gotowa? Tak. To niech tam wejdzie. Jak się czuje u siebie, ze sobą, przy sobie? Pełna wigoru, ale jest też spokoju. Takiej chęci do życia. Chęci do tworzenia. Energie płyną. Tak. Wszystkie. Tak, wszystkie płyną. Jej... Natomiast jest bardzo spokojny taki przepływ. Super. Brawo. Jej energia mentalna, emocjonalna, seksualna, wszystkie należą do niej. Cały potencjał. To teraz może się nimi wymasować od wewnątrz, zregenerować i jednocześnie wysłać swojemu ciału sygnały, informacje, że wszystko jest w porządku. Jej twarz może się rozluźnić, jej głowa, bo nie ma nic, co by ją blokowało, zanieczyszczało. Jest tylko jej czysta energia. Jej szczęka może się rozluźnić. Jej aparat mowy może się rozluźnić, bo nic go nie blokuje. Może wyrażać siebie w dowolny sposób. I cała reszta ciała otrzymuje taką samą informację. Wszystko jest na miejscu. Wszystko płynie. Całe jej bogactwo, nieskończone, niezmierzone, jest do jej dyspozycji. Jak się czuje Anetka? Pełnia swojej kobiecości. Tak bym to ujęła. Cudownie.
Aletko, a jak się czuje ciało fizyczne? Lekko, fantastycznie. Cieszę się w takim razie. Nie widzę. Ewelinko, zapytaj Aletki, jak widzi siebie w swoim życiu na tych warunkach, które sobie przywróciła. Pojawia się informacja, że zajmie jej troszkę czasu zmiana nawyków. Jasne. Ale pojawia się coś takiego, że bardzo szybko ciało będzie miało nawyk robienia jakichś rzeczy i będzie taka jakby klatka stop. I taka informacja, hej, spokojnie, pomalutku, z radością zróbmy to. Coś takiego, że każda czynność będzie powodowała radość. Nie będzie żadnego przymusu robienia czegokolwiek. Tylko taka łagodna radość zrobienia różnych rzeczy. Jak widzi siebie w relacjach, może komunikować z ludźmi, nic jej nie blokuje. Nie, i tutaj pojawia się wielka radość z komunikacji, to raz, i odczuwania. Tak jakby właśnie wszystkie receptory palców mogły czuć więcej. Będziesz się czuła lekko, bardzo kobieco i ten kontakt będzie cielesny dotyku z innymi ludźmi. Będzie niesamowicie przyjemny. I będzie też odbierana właśnie jako taka delikatna kobiecość. Jak siebie widzi w relacjach uczuciowych? Nic jej nie blokuje? Nie ma żadnego schematu? Nie ma nic tam, żadnego Brawo. schematu. To niech korzysta w takim razie w pełni ze swojej kobiecości. Czy jest coś, co chciałaby powiedzieć do swojego ciała fizycznego? Że jeżeli będzie chciała, to w jednej sekundzie jest w stanie wszystko zregenerować. Wow, brawo. Super. Gotowa na przygodę zwaną życiem? Tak. Ale tym razem samodzielnie, w sensie takim, że to ona decyduje o swojej egzystencji. Jeśli jest jej dobrze tam, gdzie jest, niech sobie zostanie, ale zawsze może wykreować sobie coś innego. Więc jeśli ma ochotę, może otworzyć kolejny portal lub zmienić ten, w którym jest. Lub nie zmieniać nic. Zawsze wszystko zależy od niej. I może sobie podnieść swoje częstotliwości, poczuć swoją radość, miłość, szczęście, moc. Otworzyła sobie takiej opieki i bezpieczeństwa portal, że sama dla siebie teraz będzie swoją przestrzenią. Oczywiście. Zawsze była i zawsze będzie. Jest dla siebie wszystkim. Na planie subtelnym. A na planie fizycznym może sobie powybierać, z kim chce iść przez życie. W jakim towarzystwie. Poproszę, żeby zamknęła za sobą swoją przestrzeń. Jest wolna. Ewelinko, rozłącz się ze wszystkim, ze wszystkimi, z całą energią tej sesji. Pozwól, żeby się ulotniła i wróć do swojej przestrzeni, do swoich parametrów. I teraz, drogie panie, rozłączone ze wszystkim, ze wszystkimi, odczuwacie siebie, swoją energię, swoją moc, swoje piękno, swoją radość, szczęście. I wszystko w was cyrkuluje naturalnie, we własnym rytmie. I czujecie się silne, mocne, witalne, energiczne. I czujecie, jak wracacie. Bo na dwa ciało zaczyna się wybudzać.
i czuję ten dopływ energii. Jest coraz lżejsze, coraz bardziej witalne, zdrowe, piękne, młode. Rzeźko i lekko chcę wracać do tej rzeczywistości, żeby ją tworzyć z całym tym potencjałem energetycznym, który posiada. I na trzy wracacie. Możecie otworzyć oczy. Ewelinko, jak się czujesz? Bardzo dobrze. Okej. Okay. Anetko, jak masz ochotę sobie poleżeć, to sobie leż. Tylko powiedz nam, jak się czujesz. Cała się trzęsę. I bardzo dobrze, i pozwalamy ciału. Ciało musi przeżyć swoje. I muszę jeszcze jedną taką rzecz powiedzieć. Słuchamy. Byłam może z 20 lat. Miałam takie spotkanie z osobą, która zajmowała się psychotroniką. I pamiętam, że powiedziała mi, że ma takie wrażenie, jakbym miała pół energii żeńskiej i pół energii męskiej w sobie. To pamiętam. Tylko i wyłącznie to z tego spotkania. Okej. Okay. Co też jest poniekąd prawdą, bo my oczywiście wcielamy się w ciało płciowe, ale tak naprawdę nasza energia jest bezpłciowa, więc prawdą jest, że mamy i męską, i żeńską. No tak. Jak się czujesz teraz? Spokojnie. O, na razie nic nie wiem. Wiem tylko, że i bardzo dobrze. Spokojnie. I o to chodzi. I im dłużej powstrzymasz swój umysł od tego, żeby opiniował na temat twoich odczuć, tym lepiej w tym momencie, bo więcej wypuścisz z tego ciała. Mam spokój. Cudownie. Mam kompletny spokój. Cudownie. Cieszymy się bardzo. Powiedz nam tylko, czy chciałabyś opublikować swoją sesję, czy nie. Jak najbardziej, tylko zastanawiam się nad zakryciem twarzy. Jeśli masz jakieś wątpliwości, to proponuję ją zasłonić, chociaż twarz masz przepiękną. Trzeba się chwalić swoją kobiecością, swoim pięknem. Ale rozumiem też rozterki. Jestem w 100% pewna. Może zakryjmy. Dobrze, tak też zrobimy, żeby było ci po prostu raźnie i wygodnie. Oczywiście. Bardzo dziękuję. Ciskamy, dziękujemy za piękną sesję, za piękną przygodę.